Cześć, to Ewa Farna. Dzisiaj odpowiem na pytania internautów. A więc, telefon w ręku i... Skąd pochodzi Ewa Farna? Z Wędryni, mała wioska w Czechach. Gdzie Ewa Farna mieszka? Mieszka w domu z mężem. Adresu nie podaje, wiadomo dlaczego. Gdzie Ewa Farna chodziła do szkoły? Najpierw Wędrynia znowu. Polska szkoła z polskim językiem nauczania, jednak wszystkie przedmioty również po czesku, bo w Czechach. A liceum w czeskim Cieszynie. Jak Ewa Farna zaczęła karierę? Śpiewała, była zmuszana panią nauczycielką z podstawówki i na pewnym konkursie, kiedy śpiewałam piosenki Marley Rodowicz, to po prostu był tam pan producent i zaproponował mi nagranie płyty, dlatego miałam bardzo dużo szczęścia i byłam w tym właściwym miejscu w właściwym czasie. Kiedy nowa płyta Ewy Farnej? O, sama chciałabym wiedzieć, naprawdę. Szykuję już parę lat. Czy Ewa Farna ma rodzeństwo? Tak, mam. Mam brata, który jest 2 lata młodszy i mam siostrę, która jest chyba z 13 lat młodsza, więc jestem najstarszą siostrą. Czy Ewa Farna jest Polką? Oczywiście! Jestem dumną Polką i gadam o tym w Czechach od początku. Obywatelstwo mam czeskie. Obywatelstwo i paszport mam czeski, bo urodziłam się w Czechach, ale jestem... czuję się być Polką, a w paszporcie... Paszport mam czeski. Czy Ewa Farna wierzy w Boga? Tak, wierzę w Boga. Aczkolwiek to teraz w Polsce może być trochę kontrowersyjne. Wierzę w Boga po swojemu. Uważam, że wiara jako taka jest bardzo fajna i czysta i tylko tego nie psujmy instytucjami. Z kim Ewa Farna wzięła ślub? Z facetem. Z moim długoletnim gitarzystą. 10 lat się znamy, 5 lat razem. Ile Ewa Farna bierze za koncert? Okej. Wiesz co? Nie do końca wiem, bo ta stawka gdzieś tam w Czechach i w Polsce jest inna. Natomiast ja nawet nie wiem, ile do końca mi zostaje, bo trzeba opłacić muzyków, dojazd, więc też zależy, gdzie gramy, czy gramy Katowice, czy Elbląg, czy Praga. Wszystko jest zależne. Dlatego nie do końca wiem, ale mam się dobrze, więc chyba okej. Ile Ewa Farna ma piosenek? Myślę, że jak na to, że śpiewam 12 lat, to całkiem dużo. Mam 13 płyt, w sensie płyt włącznie z DVD, a piosenek, liczyłam to kiedyś, że zaśpiewałam ich łącznie z takimi coverami, na przykład podczas imprez telewizyjnych, zaśpiewam ich na bank ponad 800. 800, 900, jakoś tak. Dlaczego Ewa Farna jest sławna? Tego absolutnie nie wiem. Sama nie wiem, dlaczego ja. Cieszę się, że mogę robić, co mnie bawi, co mnie kręci. Śpiewam i kogoś to interesuje, więc jeżeli tak to ma działać, to jest okej. Okay. W sensie, ale nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego akurat ja. Myślę, że jednym z moich atutów jest naturalność i może tego trochę brakowało ludziom, więc fani, których przynajmniej ja mam i wiem, jestem z nimi w kontakcie, to często lubią we mnie taką bezpośredniość i szczerość, więc może to jest jednym z punktów dlaczego. Co lubi jeść Ewa Farna? Mamy tyle czasu? uwielbiam dobre jedzenie. Rzadko, bardzo uważam na składniki, bardzo często staram się jeść dobrze, może to nie wygląda, ale po prostu lubię dobre jedzenie, dobrej jakości, obojętne co to jest. W sensie nie obojętne, dużo rzeczy nie lubię, ale na przykład nie lubię grzybów, nie trawię na razie seafoodu, nie lubię oliwek, a reszta to okej. Wiecie co też nie lubię? W ogóle nie jem hamburgerów, nie lubię za bardzo frytek i nie piję coli. I słodkich napojów takich. Tak mam od dziecka. Co studiuje Ewa Farna? Ewa Farna studiowała prawo w Warszawie przez rok, a później przestała, ponieważ zdecydowała się 100% poświęcić śpiewaniu. Założyłam własną firmę, agencję i przedtem, powiedzmy, śpiewałam. Teraz już bardziej poświęcam się karierze, nie tylko pod względem śpiewania, ale też całego prowadzenia tej kariery muzycznej, więc postanowiłam postawić na jedną kartę, bo nie dawałam rady z dwoma. Jakie obywatelstwo ma Ewa Farna? O, obywatelstwo mam czeskie, ale narodowość polską. Taka jestem skomplikowana. Dziękuję bardzo.